Cześć, opowiem Wam dzisiaj o aplikacji Survive. Jest ona dostępna w sklepie Google za darmo. Dzięki niej możecie przeżyć pewną symulację przeżycia w dziczy, z dala od terenów zurbanizowanych. Historia zaczyna się tak, że jedziemy samochodem i trafiamy na bardzo błotnistą drogę, która nam uniemożliwia dalszą podróż. Mamy 85 mil do najbliższej bezpiecznej osady i musimy jakoś tam dotrwać. Mamy cztery czynniki, które decydują, czy jeszcze w ogóle żyjemy. Przede wszystkim ciepłota ciała, o którą musimy dbać. Jest również nawodnienie, żebyśmy się nie za bardzo odwodnili, musimy pić. Mamy również nasze kalorie, czyli energię do działania, a także wytrzymałość, jak długo możemy rąbać drzewo, jak długo możemy jakąś aktywność wykonywać. I na to wszystko oczywiście wpływają aspekty takie, co jedliśmy ostatnio, kiedy jedliśmy, czy piliśmy wodę, czy spaliśmy przy ognisku, czy padał deszcz w nocy i jakie były warunki naszego ostatniego odpoczynku. Do dyspozycji mamy dwie butelki wody, jakiś nóż, sznurek, trochę odzieży, którą znaleźliśmy w naszym pojeździe i właściwie tu zaczyna się nasza przygoda. Musimy planować nasze ruchy, jak będziemy wędrować. Możemy z czasem budować wędkę, żaki, czyli z patyków i sznurków zbudowana jakaś pułapka na ryby. Możemy trudnić się zbieractwem, możemy gotować, smażyć, musimy budować sobie posłanie, ogrzewać swoje ciało, jakieś ogniska rozpalać i tym podobne rzeczy, zbierać drzewo na opał. Wszystko to, moi drodzy, powoduje, że gra nie jest jakoś przesadnie trudna, ale wymaga pewnego planowania swoich działań i reakcji na to, co przynosi nam los, co udało nam się zebrać i co z tego możemy jeszcze zbudować. Mamy oczywiście limit przenoszenia wszystkich przedmiotów, które wykonaliśmy, żeby nie targać wszystkiego za daleko. Musimy bardzo planować swoje działania i tak naprawdę pokazuje kruchość ludzkiego życia, że źle zaplanowane działania bardzo często powodują zamknięty krąg, że nie jemy, więc przez to nie zbieramy, a jeżeli nie zbieramy, to nie jemy. Wszystko musimy sobie bardzo ładnie zaplanować. Bardzo ciekawa aplikacja, polecam Wam ją gorąco.